Nowe technologie to przede wszystkim w tej chwili już telefon komórkowy, czyli płatność NFC, która od kilku miesięcy jest dostępna na rynku i jest coraz chętniej użytkowana przez wiele osób w Polsce i też bardzo emocjonalnie i w pozytywny sposób wyrażają się na temat tej płatności. Ale też płatność, która już znacznie dłużej jest na rynku, czyli płatność zbliżeniowa po prostu kartą, która w naturalny sposób ewoluowała od karty zwykłej plastikowej do właśnie tej karty zbliżeniowej. Skojarzenia z nowymi technologiami są dość dobre, to znaczy osoby podchodzą dość emocjonalnie do nowych technologii, chcą je wykorzystywać i wręcz wpisują je we własne życie, co jest dość ciekawe. Im dalej w tą nową technologię wchodzą, tym bardziej jakby stanowi ona ich nieodzowny element ich życia właściwie. Można by rzec, że właściwie jesteśmy przywiązani już w dzisiejszych czasach do tych technologii. One są rzeczywiście jakby dobrze postrzegane przez ludzi. Szczególnie te osoby, które właśnie zaczęły używać telefonu komórkowego jako formy płatności również, czyli w technologii NFC, dostrzegały i bardzo sobie ceniły te atuty, które są związane z tym, że ten telefon jakby ma coraz szerszy zakres. Jest rzeczywiście takim, jak mówiły, centrum dowodzenia w ogóle ich życiem. Pozwala im na coraz więcej i w momencie, gdy go brakuje, to bardzo źle się z tym czują. Przekonanie osób, które do nowych technologii, w ogóle do nowości, nie tylko do tych, które są, jest jeden. Edukacja. To znaczy my najczęściej boimy się tego, o czym nie mamy pojęcia i nie wiemy, co to jest i z czym to się wiąże. I jeśli będzie informacja, czyli będzie edukacja, to wtedy dużo łatwiej się przekonamy. Tym bardziej, że, ale to już jest kolejny krok, te nowe technologie pozwalają nam na oszczędność czasu. I zawsze jest tak, że jest grupa osób, które mają opór wobec tego, ale myślę, że to jest całkiem normalne, ale też normalne z punktu widzenia naszego społeczeństwa, dlatego że my w bardzo krótkim czasie musieliśmy zaznajomić się z bardzo wieloma technologiami. To w innych krajach to zajmowało kilkadziesiąt lat, chociażby w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej. Natomiast u nas musimy rzeczywiście, przechodzimy z jednego systemu na drugi bardzo szybko, ale co jest też ciekawe, te osoby, które decydują się na to, że przejdą na tą drugą stronę, okazuje się, że ta druga strona jest lepsza, świetlejsza, tam jest więcej słońca, przede wszystkim dlatego, że właśnie mogą oszczędzić czas. Czas, który w tej chwili jest najbardziej cenną rzeczą dla Polaków i czas, którego nie można kupić za żadne pieniądze. My rzeczywiście przyzwyczailiśmy się do tego, że jeśli coś pojawia się nowego, to są młodzi ludzie, najczęściej nastolatki. Być może to też wynika z tego, że te nastolatki najbardziej widać, że one najbardziej się chwalą tym i szpanują, że mają jakiś telefon albo płacą kartą zbliżeniowo czy telefonem zbliżeniowo. Ale też musimy pamiętać o tym, że to, żeby móc swobodnie płacić zbliżeniowo, czy mieć odpowiedni smartfon, żeby móc płacić zbliżeniowo, to też trzeba mieć pieniądze. I te pieniądze mają najczęściej osoby w średnim pokoleniu. I rzeczywiście one, jeśli też już się przekonają do tej technologii, to są jej wierne, bo nastolatki próbują, są takimi surferami, próbują się, łapią ciągle nowe fale związane z nowymi technologiami i rzeczywiście to jest taka grupa, która jest bardzo zmienna. Młodzi ludzie po prostu są lepiej wyedukowani w nowoczesnych technologiach, w związku z tym jakby oni pierwsi często po nie sięgają, ale absolutnie nie jest też tak, że oni są jedynymi użytkownikami na przykład właśnie NFC. Z badań wiemy, że dużo osób starszych, które no właśnie jest takimi trochę trendsetterami, osobami, które chcą rzeczywiście wpływać jakby na ich takie małe środowisko, na ich małą społeczność, również bardzo w pozytywny sposób się wyraża na temat tych płatności i bardzo chętnie po nie sięga. Natomiast no, żeby płacić, trzeba mieć pieniądze i rzeczywiście to są te osoby w średnim wieku. Osobom starszym jest zapewne dużo trudniej, bo dużo trudniej im się zaaklimatyzować. Mówię o seniorach, na przykład po 60 roku życia. Trudniej zrozumieć działanie smartfonu, ale widać bardzo wyraźnie, patrząc na to, jak rośnie, czy rynek komórek, czy internetu mobilnego, że w tej chwili w Polsce bardzo już się te granice rozmywają i wśród osób 60-letnich, i wśród nastolatków. Są nastolatki, które kompletnie nie są na bakier z nowościami technologicznymi,
a jest też grupa, duża grupa seniorów, którzy bardzo sobie chwalą i bardzo im to ułatwia życie.